W środę 9 stycznia 2013 roku w Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się pierwsza w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa. Przyjeżdżamy regularnie, ponieważ krwiodawców jest w Choszcznie zawsze bardzo dużo i jest, no, jest atmosfera dobra do pozyskania większej ilości krwi, a krew jest w tej chwili bardzo potrzebna. Dzisiejszy pobór krwi został zorganizowany i cała krew zostanie przekazana na leczenie 4-letniego Itana, który choruje na chorobę nowotworową i odbywa leczenie w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej w Szczecinie na Unii Lubelskiej. Poboru była możliwość rejestracji jako potencjalny dawca komórek macierzystych, z której skorzystało 5 osób. Była możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szyków. Zapytaliśmy panią doktor, jakie warunki musi spełniać osoba do oddania krwi. To musi być osoba pełnoletnia, wiek 18 do 60 kobiet, 65 mężczyzn. Musi to być osoba zdrowa. Jeśli powiedzmy, no, już się zarejestruje osoba, która jednak tam jakichś warunków nie spełnia, no to jeszcze jest ten filtr, że w czasie badania te sprawy się wyjaśnia, czy się kwalifikuje, czy nie. Zaczyna się od wypełniania ankiety. Z wypełnioną ankietą krwiodawca się rejestruje i po rejestracji wstępnym badaniu hemoglobiny i badanie lekarskie polega na zmierzeniu ciśnienia, wyjaśnieniu jakichś wątpliwości i po zakwalifikowaniu idzie już, no może jeśli nie ma kolejki, iść na fotel i już oddawać tą krew. No po oddaniu oczywiście też jest obserwacja takiego krwiodawcy, czy jak się czuje, czy jest w stanie już powiedzmy się oddalić, czy też musi z nami trochę pobyć, posiedzieć, też no, czasami wymaga obserwacji. Mężczyzna maksymalnie może oddawać na 6 razy, kobieta 4 razy. I no, za każdym razem ilość krwi pobranej jest ta sama, 450 ml. Czasowo dyskwalifikują wszystkie choroby, takie zapalenia ostre, krótkotrwałe, choroby, które nie są przewlekłymi, nawrotowymi. No, zależnie od tego, jakie to schorzenie, ten okres później odczekania jest różny.
krew pobrano od 63 krwiodawców, 22 kobiet i 41 mężczyzn, w tym 17 osób przyszło po raz pierwszy. Ogółem zebrano 28 litrów i 350 ml krwi. Oczywiście, że są planowane akcje i będzie kontynuowana organizacja zbiórek krwi w Choszcznie. Najbliższa będzie w marcu. Zawsze informacje o kolejnych zbiórkach krwi umieszczamy na naszej stronie internetowej, a także na plakatach, które rozwieszamy na mieście. Zapraszamy też po informacje na nasz profil na Facebooku Niagara Choszcz.